Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy u Cindy Claim i tutaj też nas dosyć dawno nie było, to znaczy nie, no. Tak, jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, może jesteście nowi, albo po prostu nie zaglądaliście do tej serii, no to zachęcam do nadrobienia. Będę musiała sobie połączyć playlistę z licealnymi latami Cindy wraz z tą listą, żeby to było właśnie w jednej całości. Niepotrzebnie to dzieliłam. Bez sensu. Dobra, kochani, jesteśmy u naszej Cindy i mamy godzinę 18.26. Ona przed chwileczką trenowała pieska, bo chciałabym, żeby piesek troszeczkę więcej umiał. Także troszeczkę sobie tutaj podawanie łapki ćwiczyliśmy. Ty, jak idziesz do pracy? Na 11. Okej. Okay. Dobra, fajnie byłoby zająć się tutaj naszą dziewczynką malutką. Ucz mówić. O. Możecie się pouczyć. Psinka może się maruć z piłką, gryźć zabawkę. Okej. Okay. No i można byłoby się właśnie tutaj pobawić. To może sobie... Aha, nie mogę schować? Czemu? Bez sensu? Nie wiem. Okej. Okay. No, także my się tutaj pouczymy. Nie pamiętam, na czym oczywiście skończyłam poprzedni materiał, ale przed chwileczką sobie tutaj dodałam te kule, żeby jakieś tutaj takie oświetlenie właśnie było na zewnątrz. Dodatkowe, tutaj mamy plac zabaw, ale to mi się wydaje, że to widzieliście, w sensie tutaj nie mamy do skakania i w zasadzie to tyle, warzywka jakiś tam, cosik tam, no zobaczymy jak to będzie docelowo wyglądać. Mamy sąsiadów, Ezra ze swoją rodziną, także no, także wiecie co się podziało w ostatnim materiale, Cindy sama nie wie w zasadzie co myśleć o Ezrze, jakby chłopak dziesik tam... Padł jej w oko, no ale wie, że ma swoją rodzinę, także ona nie będzie tutaj nic więcej robić. Jak widzicie, no mamy tutaj małe serduszka. A jest on właśnie w małżeństwie, niepracujący tatuś. W zasadzie to on pracuje, bo on wynajmuje nam właśnie te oto mieszkanie. On jest właścicielem tych trzech mieszkań. Nie? I w jednym on sam mieszka ze swoją rodziną, a dwa wynajmuje innym. No. Dobra. Co ty, psinka? Psina, się bawisz. Dobra. A ty czemu jesteś taka smutna? Czemu jesteś smutna? Zmęczona słowami. Ojejku. Dobra, no to za chwileczkę będziemy kończyć. Chociaż kurczę, patrzcie, wymaksowani są strasznie. Fajnie byłoby, jakby była trochę zmęczona, bo by się ją dało, wiecie, do spania, nie? Najwyżej, nie wiem, umyjemy ją? Gdzie my mamy wannę? U góry? Jezu, nie pamiętam. Nie pamiętam. Tak, tutaj mamy wannienkę, no to w zasadzie możemy... Po prostu przygotować kąpiel dla Emilii. Nie? Wykąpiemy dziećkę. Wykąpiemy. Jest czyściutka, ale możemy już przecież ją wykąpciać. No. A ty, psinka, co czułości ci zaczyna brakować? Ojejku. Ojuj. Idź spać, śpi. O. Śpi, co będziesz robić innego? Jak nie spać? Nie pójdzie spać. Dobra. No, za chwileczkę kończymy, no i myślę, że pójdziemy się umyć. Tutaj mamy fajnie już porozwijane, jeszcze poruszenie się, myślenie, wyobraźnia. Spoko. Nie idziesz jej kąpać? Ja bym chciała, żeby się wykąpała, wiesz? Serio. Wykąpcie więcej opcji, przygotuj. Możesz jej przygotować? Kiedyś pamiętam, był problem z tym przygotowaniem kąpieli w bąbelkach. Ale teraz chyba już nie ma tego problemu, nie? No. Nie ma. Jakie słodziaki, to są takie słodziaki. Mega ich lubię, naprawdę. Mega, mega, mega bardzo ich lubię. No szkoda, że jest taką samotną mamusią, nie? Że z tym Sydneyem się tak potoczyło. Sydney w zasadzie ma wszystko w nosie. Rozstali się tak już definitywnie. Gdzieś tam Cindy dojrzała do tego, żeby jednak córka miała kontakt z ojcem, no ale ten ojciec tak średnio jest zainteresowany swoją córeczką. No jest to dosyć smutne. No ale co zrobić? No tak też się zdarzy, niestety. Chciałabym właśnie, żeby Cindy sobie życie ułożyła, żeby miała jakiegoś partnera, który będzie ją wspierał, będzie przy niej. No i właśnie myśleliśmy, że będzie to Ezra. No ale Ezra ma swoją rodzinę, więc prawdopodobnie zostaniemy właśnie tutaj dobrymi sąsiadami, prawda? No bo cóż więcej można by byłoby tu zdziałać. Chociaż widzieliście, że jego relacja z żoną też nie jest jakaś najlepsza, nie? Że żonka gdzieś tam zdradzała tego swojego biednego męża. No ale cóż, tak też bywa.
na razie myślę, że nie będę nic w tym domu zmieniać, bo podoba mi się ten dom, fajny jest i nie jest on za duży. Ale jest taki, wydaje mi się, w sam raz. Też idziesz się kąpciać, no to co, ty może byś poszła tutaj i może byś się pobawiła. Masz jakieś zabawki w ogóle? Baw się z zabawką, masz, dobra. To leć się bawić, jest dosyć późno, no ale sami widzicie, że jest ona naprawdę wypoczęta, więc no na razie to tak zostanie. Chodź tutaj, wytrzyj sobie ładnie. Nie możesz wytrzeć, serio? O nie, najgorzej, bo co, pod wanną jest? No nie wiem. Chodź tutaj. Aha, możemy ćwiczyć aportowanie, tutaj mamy... Aha, to też jest takie na zabawki pojemniczek, no dobra, okej. Okay. Ona chyba, nie wiem, czy ona może grać tutaj tą piłeczką do kocza z tego względu, że to właśnie tutaj stoi. Najwyżej sobie to będę musiała posprawdzać, czy to jest wszystko okej. Okay. No i dobra, no dziećka się niby bawi, ale ja bym chciała mimo wszystko czytać Simce Emily do snu. Także odłóż tą zabaweczkę i byśmy właśnie poszli jej poczytać. Dzięki, ty też idź spać. Chcę spać. Śpi. No i byśmy jej właśnie poczytali do snu. Byłoby fajnie. No. Co to tak szumi? Wentylator pewnie. Nie jest włączony, no. Dobra. Okej. Okay. No, także nasza dziećka pójdzie spać. No, troszeczkę tej energii brakuje, także akurat myślę, że powinna się wyspać, bo to łóżeczko też nie jest jakieś super. Ja je wzięłam z tego względu, że mi się bardzo podoba. A nie jest ono jakieś, wiecie, najlepsze, jeśli chodzi o uzupełnienie tutaj energii. O, dziecia już śpi, a ty chodź tutaj jeszcze sobie skorzystaj. Troszeczkę się jeszcze tu ogarniesz, umyjesz sobie ręce, umyjesz sobie zęby. Czy mamy tutaj typ umywalki? Łazienkowa, dobra, mamy to wybrane. Tutaj bym chciała automatyczne przełączanie światła, to pomieszczenie. Czemu się świeci dalej? Nie wiem, okej, okay, nieważne. Dziura w suficie czy coś w tym stylu? Nie wiem. Nie wiem. Idę zerknąć. No niby nie. Nie wiem, czemu się świeci. Dobra, nieważne, nieistotne. Dobra, my sobie myjemy tutaj ząbki. Psinka coś spać nie chce później, ja się nie dziwię, no jest wyspana. Psiurka śpi. Na którą mamy? Ja wiem, że ja patrzyłam, ale już zapomniałam na 11. No to akurat malowanie obrazów niezaczęte. No to może właśnie jak sobie wstaniemy rano, no to ogarniemy sobie te obrazy, nie? A i teraz się pogasiło. No okej, okay, no dobra. Może dziecka nie zasnęła tak do końca, jak myślałam. Tak, tutaj mamy to do posprzątania, to do zrobienia, okej, okay, ale to chyba mamy gościa, nie? Co nam to będzie robić? I tutaj mamy właśnie to poznawanie potrzeb, które jest dla mnie naprawdę nowością. Ostatnio właśnie jak nagrywałam sobie 100 dzieci, po tej mojej długiej przerwie, no, długiej, to zobaczyłam właśnie tutaj coś takiego, ja nie wiem, czy to jest teraz nowe, że nowe. Dzidzia! Czy to jest teraz nowe, że nowe, czy właśnie już to właśnie wcześniej było, nie? Nie wiem. Dobra, rozmawiaj, pogadaj sobie z pieskiem. Jak tak bardzo, już bardzo chcesz nie spać. Oj, siku, siku się chce. Chodź tutaj, skorzystaj sobie z nocnika, bo to umiesz. No i tak, urodzinki. Ja mam tutaj długie życie włączone, także urodziny będziemy mieli ho, ho, ho. Później nie wiem, czy mi się nie podświetla. Nie wydaje mi się, że wszystko zaktualizowałam, nie? Ale teraz tak się zastanawiam, czy na pewno. I tak, urodziny naszego maleństwa są gdzieś, nie wiem gdzie, coś się tu porąbało chyba. Naprawdę, nie widzę urodzin. Dobra, nieważne, w ogóle będę chciała z naszą córcią gdzieś na takie wyjazdy sobie chodzić, na te imprezki tutaj, nie? Może nie te studenckie do końca, ale byśmy mogli na jarmark na przykład pojechać, ogrodniczy, tutaj na jarmark krów, wiecie, popatrzeć, nie tyle co brać udział w jakichś tam konkursach, tylko widzę, że pracujemy wtedy. Ewentualnie sobie urlop weźmiemy, bo tu mamy wolne. Aha, mamy zaznaczone, kiedy mamy wolne, kiedy pracujemy. Akurat te cheerleaderskie wychodzą, no nie wiem, zobaczymy, czy futbol, dzień sportu drużyny futbolowej, no nic. No zobaczymy, ale będę chciała właśnie tak, wiecie, tą Cindy właśnie gdzieś tam zacząć żyć, nie? Żeby właśnie jeździła sobie w takie różne miejsca z tą naszą małą dziewczynką, żeby to jakoś tak ciekawie właśnie tutaj było. Dobra, i jak ty się załatwisz, to już musisz mi pójść spać. Za to poznawanie potrzeb dostajemy eliksiry, które ogólnie możemy kupować za punkty. Ja to w ogóle szczaiłam dopiero chyba po drugim odcinku 100 dzieci Change, po tej mojej przerwie, jak nagrywałam. Że, bo ja tam mówiłam, że wszyscy o tym wiemy, nie? O tych eliksirach. No bo je można sobie tutaj... Nie, nie, nie tutaj.
Można sobie jechać, tutaj to było, zapomniałam gdzie, widzicie. No, masakra ze mną. Je, dostajemy gdzie? Jakieś to było, nie? On, że się wykupuje. Dobra, nieważne, ale gdzieś tam się je wykupuje właśnie. I ten. No a teraz się je dostaje tutaj. Serio, tu są kolekcje? A gdzie są te moje, te właśnie? A tutaj są te pierdoły. Tutaj dostajemy te eliksiry, sklep z nagrodami, dobra. No i my dostajemy te eliksiry chyba za poznawanie te potrzeb, nie wiem, ale chyba... Nieważne, w nagrodach po prostu coś tam dostawaliśmy. Dobra, mamy godzinę 3:44, no i tak się zastanawiam, od czego by tu zacząć. Może taki po prostu zwykły dzień, oczywiście pracujący, choć tutaj się ogarniesz tylko do toalety, umyjesz sobie ręce, umyjesz sobie zęby. Napisz się wodę, wybierz umyj zęby, umyj, dobra, okej, okay. Nie mam tu lustra, trzeba lustro kupić. No i zejdziemy sobie na dół, jesteśmy głodni, także wydaje mi się, że moglibyśmy sobie coś do jedzonka tutaj zrobić, wyrzucimy zepsute jedzenie i weźmiemy, podamy coś na śniadanko. Zamówiłam sobie jedzenie dla Simki. Nie wiem, o której małtka wstanie. Dobra, dajmy sobie chyba gotuj w takim razie, no bo na śniadanie niby jest za wcześnie, no ale zanim ona ugotuje, no to akurat będzie już fajnie ranek panek. No a też jeszcze bym chciała przed pracą, mam nadzieję, że się uda, zdążyć co? A co to jest halo, halo? Tęcza na talerzu, mieszanka całkowitoletni przysmak Filipin. Może? Dla rodziny. I co? Chciałabym przed robotą jeszcze zdążyć namalować jakiś obraz. Mamy na 11, no to może akurat byśmy zdążyli. Dziedzia jeszcze śpi, także niech sobie śpi, akurat na śniadanko może wstanie. Nie wiem właśnie, czy do końca to jedzenie dla dorosłych Simów jest dobre dla tych dzieci, no bo często tam żygu jest i inne rzeczy. Także no zobaczymy sobie, nie? No wiecie, że będzie okej. Okay. Dobra, przyspieszmy tutaj troszeczkę, ale jest ciemno. Ale jest ciemno, mamy lato, a patrzcie jak jest ciemno jeszcze, nie? 4 rano, okej. Okay. Może być ciemno. Ale... Nie miałam. Fajnie to wygląda. Dobra. To czemu ona na minusie? Nie wiem. O co jej chodzi? Nie wiem, o co jej chodzi, że na minusie. Ale dobra, jedzenko byśmy mieli ogarnięte, zjedlibyśmy sobie, no i tutaj może sobie pejzaż jakiś namalujemy, nie? Dobra, nie zjadłeś do końca. Myślałam, że zjesz do końca, wiesz? To sobie za chwileczkę dojesz. No i ty, dzidzia, może byś też już sobie wstała i wzięła sobie porcję. Za chwilę. No, mam nadzieję, że coś fajnego narysujemy, namalujemy, jesteśmy w stanie zainspirowania. Tutaj mamy co? O, super, rozpocznij malowanie 3 obrazów w stanie zainspirowania. No to akurat, a chyba nawet ta parcela ma takie fajne cechy, które są pomocne. Nie wiem, może przez ścianę próbuję dziećkę obudzić, ale dziećka już wstała. Joj! Wstajemy! Dobra, no, maluj. Więc, a tu mamy lustro? W tej łazience? Tak, w tej łazience jest akurat lusterko, no to spoko. No ładnie maluje. Nie no, dzięki temu malowaniu to naprawdę można się dorobić, bo jak dobrze wiecie, o ile oglądacie 110 Challenge, no to tam próbowałam zostać programistą. Ale, że brakowało tych pieniędzy na ten remont domu, to już stwierdziłam, dobra, wrócimy do starych nawyków. Głodna, gniewna, no to jest. Wrócimy do starych nawyków i zaczniemy malować obrazy na nowo. No i troszeczkę tam poszliśmy do góry z pieniążkami, więc się wyremontowało ten dom. Trochę, bo jeszcze tam brakuje wiele, dużo naprawdę brakuje tam, żeby to dokończyć. No, ale już jest dużo, dużo lepiej. Przedniej. Tak, sprzedaj do galerii sztuki. Wiecie co, my sobie tutaj akurat wystawimy na Plopsi. I wiecie, no i wiadomo, tam będę chciała z tym programowaniem działać, ale chciałabym właśnie przyspieszyć tempo remontu tego domu, dlatego na razie będę malować obrazy. Malować obrazy będziemy. Dobra, dziećka, co ty byś mogła sobie robić? Tutaj na dole to w zasadzie ta moja mała dzidzia nie ma ani zabawek, ani nic. Więc na pewno będzie trzeba tutaj jakieś zabawki sobie ogarnąć. A masz w wyposażeniu? O, jest jakaś zabaweczka. Także dzidzia by mogła się tutaj bawić. Aha, okej, okay, bawią się akurat. No tak, no okej. Okay. Weź to wystaw, dostarczę za pośrednictwem Plopsi, moja droga. Moja droga, wiesz, że nie lubię jak się zacinasz? Dostarcz. Zacięła się na amen. Dobra, stroje, zmień strój. Ciekawe, czy chociaż strój zmieni. Okej.
dostarcz. Trzymam skrzynkę i wszystko. Daj powiedzenie, że nie. Dostarcz? Czy musi być jakaś inna skrzynka, żeby dostarczyć? Ale chyba ma zły dzień. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może trzeba drugą skrzynkę na listy kupić. No nic. Jeszcze raz spróbujemy, jak się nie... No nie do się. Dobra, kupię skrzynkę na listy, taką zwyczajną. Chociaż wydaje mi się, że w tej też powinno się udać, nie? Nie. Daj się znać, czy w tej normalnie powinno to działać. Bo teraz to tak, nie wiem, zakłopotana jestem, że to nie chcę iść. No i dobra, mam tą skrzynkę pocztową na listy. No i teraz się da, czyli faktycznie chyba trzeba normalną mieć jeszcze skrzynkę. No dobra, w porządku, wyszli to. Dobra, tu mam wystawione. Okej, no teoretycznie, no to jest wszystko pięknie, cacy ładnie, nie? No. Czy tutaj dokończyliśmy malowanie? Jeszcze byśmy coś namalowali, to chodź tutaj portret namaluj. W zasadzie powiem wam, że można byłoby, nie wiem czy ja mam kupiony aparat do zdjęć, jest aparat. Żeby właśnie Gigi robić zdjęcia, jakieś takie wiecie, obrazy malować na podstawie zdjęć i sobie wywieszać tutaj. Niby w tym domu nie będzie tak dużo miejsca, ale na przykład tutaj, o, ładne zdjęcia pomogły być nad drzwiami na przykład, nie? I to by mogło fajnie wyglądać. Tym bardziej, że mam ten dziesiąty poziom, tak? Dziesiąty już? Malowania poziom. Więc tym bardziej byśmy mogli się czymś takim zająć. Też bym chciała, skoro ona już ma te umiejętności tutaj, to teraz byśmy właśnie sobie wzięli tą tresurę psiaków, zwierzaków, bym sobie ekspiła i tak po kolei byśmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy nią robili. Tym bardziej, że mamy właśnie życie na długie. Dziedzia będę chciała, żeby właśnie sobie swoje rzeczy ogarniała. Cindy, żeby sobie tutaj te wszystkie umiejętności też robiła. No nie wiem, czy tam na przykład te salwadoryjskie kultury też byśmy robili. Nie mam pojęcia. Takie może zostawię na później, jak nasza dziećka już by była większa. No bo wtedy faktycznie z dzieckiem, czy tam z nastolatką byśmy mogli jechać do Salwadorady i nie wiem, zwiedzać, czy coś robić po prostu, nie? I to byłoby też, wydaje mi się, że fajne. Okej, no i dziecko się pięknie bawi, wszyscy są zadowoleni, psinka może tak średnio, ale możesz tutaj oglądać i sobie oglądaj, może ja więcej opcji, baw się. Frank głaszcze mnie, o, proszę bardzo. Niech Frank pogłaszcze psinkę ładnie, wyżyć obraz, aha, czyli jeszcze nie jest to gotowe, no szkoda. Ale co, ukończone mamy malowanie obrazów, także świetnie, do pracy akurat. Raczej awansu dzisiaj pewnie nie będzie żadnego awansu. No, mamy tutaj ocenę dobrą, to ja wątpię, żeby to wyskoczyło na wspaniałe. No, ale zobaczymy. Mogłabyś malować dalej ten obraz? Czy nie, czy już się tak Frankiem tutaj zajęłaś? Gościem. Ojejku. No, dobra, Cindy zaczyna za około godzinę. Dobra, tu jest w porządku, u naszej malutkiej też jest w porządku, aczkolwiek możemy tutaj się pęcherzem zająć. Czy ja na dole mam nocnik? Nie, czyli mamy tylko u góry nocniczek, także chodźmy tutaj do jej pokoju. Skorzystaj sobie z nocnika. I to też oczywiście wystawimy sobie na plopsy. Jezu, jaki on jest smutny, on jest taki w ogóle przygnębiony. Nie wiem czemu, o co mu chodzi, co mu nie pasuje. I tak, z takim wzrokiem, nie? Tak patrzę na nią. Nie wiem, o co mu chodzi. Boże, Bożenko, na pewno tak jest. Na pewno to jest nasz sąsiad. Ja mam sklerozę, naprawdę, ale no... Ostatnio byłam w Simsach z końcem stycznia, to... Mam prawo zapomnieć. Każdy ma prawo zapomnieć, nie? Dobra, za ile idziesz do robotki? Już. Także ty zmykaj do pracy, moja droga. A ty, gościu, możesz sobie pójść. Wyślij do domu. To już nie wypada, żebyś tu siedział. Dziećka pójdzie sobie do żłobka, więc też fajnie. Wyślij do żłobka. Cindy idzie do pracy. Emily została wysłana do żłobka. Czemu jeszcze tu jesteś? Dobra. No i nasza Miśka oczywiście zostaje sama w domku, ale widzimy, mamy tutaj wszystko pięknie uzupełnione, także psince też tutaj się krzywda na pewno dziać nie będzie. Może się pobawić. Weź zabawkę kolejną. To jest dla kota czy... Nie no, dla psa. To nie wiem, czemu nie mogę schować tutaj. Może dlatego, że nie wiem, za mało miejsca tam jest? Nie mam pojęcia. No. Wiadomo, pewnie kiedyś się stąd wyprowadzimy, jak na przykład będziemy mieli drugie dziecko. Chociaż nie wiem, czy będzie, ale zobaczymy. Kolekcja dla muzeum. Ważne muzeum. Chcę kupić całą kolekcję prac, których autorką jest Cindy. Czy Cindy powinna od razu sprzedać kolekcję, czy powinna powiedzieć muzeum, że będzie musiało także wybudować... Co? Zaczekaj.
Czy Cindy powinna od razu sprzedać kolekcję, czy powiedzieć muzeum, że będzie musiała także wybudować skrzydło jej imienia, w którym prace będą wystawiane? Nie wiem, czy to nie jest za dużo, ale Cindy podziwia honorowe skrzydło swojego imienia. Wow! Które ma świetliki, iskrzące marmurowe podłogi i przedstawiające ją naturalnych rozmiarów posąg, który stoi przy drzwiach głównych. Doskonale. Wow, udało się, serio. Ja pierdzielę, nie spodziewałam się tego naprawdę. Wow, gawędzie z szefem. No, nie spodziewałam się tego naprawdę, że ona dostanie gdzieś tam swój kącik taki. No, czyli ty jesteś naszym sąsiadem, gościu. No i dobra, kochani, nasza Cindy wróciła do domu po ciężkim dniu pracy. Musimy się troszeczkę tutaj, widzę, ogarnąć. Chodź tutaj, skorzystaj sobie z toalety. To byśmy mogli odłożyć. Umyj sobie ręce. Dobra. O nie, zepsuło się. Dobra, sprzątnij i byśmy naszkowali coś do jedzonka. Jest troszeczkę późno, już podaj kolację. I może byśmy zrobili dyniowe gnocchi. A ty, moja mała księżniczka, też jesteś... Oj, głodniusia, głodniusia, malusia. I co, tutaj nie możemy grać pewnie w kosza. No, nie da się, bo to jest tutaj. Dobra, czyli to tym musimy się na pewno zająć. Jeść ci się chce. No, ale mamusia jeszcze nie zrobiła jedzonka. Chodź tutaj do pieska. Pogłaszcz. Chodź, uspokój się, dziecko. Uspokój się, dziecko, no. Dobra, mamuszka, leć robić żarełką. Też bym chciała tutaj zmywarkę gdzieś wstawić. Nie wiem, czy tutaj będzie w ogóle możliwość taka ścigania. No, ale fajnie by było, gdyby było. Więcej opcji przyjazne, naśladuj. Pogłaszcz jeszcze raz. Dobra. No i może akurat byśmy to ogarnęli, jedzonko. Żeby nasza maleńka też sobie zjadła. Awansu oczywiście, tak jak mówiłam, żadnego nie było. Nie będzie na razie. No, ale i tak jest super. Tak jest naprawdę super, także robimy sobie jedzonko. Ale kochani, myślę, że takim akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczek w górę. Będzie mi bardzo miło. Subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i słyszymy się w następnych odcinkach. Cześć!